No dobra, ale wiecie co, chyba muszę jednak zapalić za iść tym. Co, komary? Nie, stres! No siemaneczko, jesteśmy sobie dzisiaj w lesie. Dzisiaj będzie znowu typowo stacjonarnie, biwaczek. Ale pomimo tego będzie, myślę, że dość nietypowo dla mnie też. Ponieważ dzisiaj mam z sobą aż 7 osób, które będą pierwszy raz spały w lesie. No. Także gdzieś tam i sprzętowo ich trochę wspomogłem. Jakiś namiot, hamaczek, moskitiery, śpiwór. Jakieś takie rzeczy udało się rozdać, tam co kto potrzebował. Także fajnie, zobaczymy. Jesteśmy w ogóle dość cywilizowanym miejscu, Dolina Baryczy. Legalne miejsce i na ognisko, i na biwakowanie z dużą wiatą. Także na spokojnie. W lecie, kiedy możliwość popełnienia błędu, nawet jakiegoś tam podczas spania, nie powinna mieć jakiegoś żadnego z jego wpływu na chłopaków. Także idziemy, czekam na resztę ekipy. Wszyscy ode mnie z pracy, więc znamy się na co dzień. Także pewnie jak coś będę tylko z nim może ciekawego gadał, to może coś się uda nagrać. A tak to pewnie tylko jakaś muzyczka. Takie rzeczy u siebie jeszcze nie miałem, żeby ktoś z wózkiem i z lodówką jechać. Ale dobrze, niech jadą, niech się chłopaki bawią. Ogólnie lasy takie bory, można by powiedzieć, właściwie o ile to dobrze wiem. Ale udało się kawałek brzozy znaleźć. Akurat przy drodze leżała sobie. Także korę zebraliśmy. Idziemy dalej. Bliziutko mamy. 2,5 km. No ale tak chłopaki, wiecie, jakieś reklamówki, takie rzeczy niosą w rękach, pozabierali co mieli, jak mieli. A więc nawet te 2,5 km takie może być troszkę niewygodnie przejść. No i tak chcieli przerwę w połowie drogi. A to jest tak blisko, że nawet się nie zorientowali, kiedy doszliśmy do wiaty. No, a miejsce już dobrze znacie. Z moich filmów i z filmów Pawła z lap trekkingu. Także miejscóweczka taka pewna, jak na takie biwakowanie. No możesz, jak ci sięga, to możesz tak zrobić sobie. No. Ogólnie dałem ci karabinki, że możesz sobie tu na tym, no, ale to spoko. Tak jak tak ci sięga, to możesz sobie tak zrobić z jednej strony. Mhm. A drugie to co na karabinczyku powinno być, czy? A z drugiej strony musiałbyś to widzieć. Dałem karabinki tak. Okay. No ogólnie ta linka to nie jest fajna, linka do hamaka, bo one się rozciągają.
Które? Te? Te. No, no ale po prostu innej nie gniewam. No dobra. I co? To tutaj... No dobra, i tak wytrzyma, czy to coś... Mam jakoś to bardziej, to coś jakieś powiązać ten taśmy. Znaczy, no, możesz trochę... Jak się położy, to i tak się to trochę naciągnie. Nie, ale tak zjeżdżają, muszę tak inaczej to zrobić. Ty wiesz, no trochę zawsze będzie to zjeżdżać. Wiesz, to jak się położy, to i tak się trochę to pewnie naciągnie. Więc możesz tak naprawdę sobie... Ale jakim tutaj węzłem zadziała? Na wysokości pach troszkę brzucha. Co? Na jaką wysokość? To jest tak? Czy niżej, czy wyżej? Tak, żeby to było wygodnie wejść. Zostaw sobie na razie troszkę. No, może tak ustawić nawet. I jak to się wiąże? Czy ja sobie... No dobra, wiecie co, ryzykuję, dobra? Jeszcze to tyle ciężko, żeby znać. Czy wy w ogóle traficie tutaj z obozowiska? Zostawimy jakąś lampkę. Pod górkę jest! O, ty ma jakieś zapasowe linki, jak coś. No, no i możesz się położyć w tym już sobie. To masz... No, no, jakiś. Aha, to do odwrotnie. Tak? Nie, no tak, żebyś miał kieszonkę na zewnątrz. Leżysz jak banan. No właśnie, no, to wiesz, nie mieć ostrych rzeczy w kieszeniach i tak dalej. Ty Maciek też? Na banana? Poczekam, aż ktoś inny się najpierw położy. O, no poka. O. No właśnie, niespodzianki nocne. Ułożę tu. Tak? Też na banana będziesz? Nie. No, no. Czy masz tu jakiś taki, jakąś taką rozpórkę? Nie? Na banana? Tak? O, może nie. Za wysoko. Nie. Nie, właśnie Artur nie ma wysoko. Maciek ma za nisko. Nie, tylko właśnie to jest to, że ta linka się bardzo rozciąga, nie? Taki dźwięk, taki... To jest ten minus tej linki. Tutaj mam zapasowe jak coś. Na brzuch się przekręcisz, czy nie? Nie. Ale... Ale inne już nie miałem. No masochiści. Spokojnie. Elegant. Ale jak to się fajnie w tym siedzi. Zajebiste, cię wygodne to jest. O, teraz idę. Niech tej koleżance popsujesz piwo. Kurde, ona są śpi, ale ona waży 60 kg. No. Nie, no wyzałem, natomiast spałem. Ja nie mogę spać w jednej pozycji na banana. Też, ale ona jest akurat była to łaska. Strzelni potem. Czy on mówi, że on ma tak jakiś z rozpórkami, że sobie leży, to normalnie, na płasko, nie? Kto ma z rozpórkami? No nie, Szymon to mówi, czy nie? Znaczy no, co? Hamak? Nie masz. Znaczy nie, no tam rozpórek nie ma. Mam odciągi, z których i tak nie korzystam. Ale chodzi o to, że w hamaku takim kładziesz się trochę bardziej po skosie, żeby właśnie wypłaszczyć sobie. No. Kurde, to wygląda jak tak, jakby... Nie wiesz, to dla mnie wytrzyma. Dajesz! Wytrzyma, nie tacy ludzie się kładli. O, ale może mieć lepsze hamaki. W tej taśmie wierzę, ale... No dajesz, ja jestem gotowy, Maciek. No poczekaj, wypalę, poczekaj. To nie jest tak hop siup. Nie, no to jest czas. To jest czas. Bierzesz ze sobą gdzie chcesz, jedziesz na rowerem. No tak, jedziesz, kurwa, albo motocyklem, wszystko jedno, kurwa. Tak. Albo nawet na piechotę. Albo idziesz na piechotę. Męczysz się, tu mi się podoba. Mhm. I się kładzie. Dlatego właśnie chciałem się tego nauczyć. Wytrzymanie. No chociaż będziesz miał test wagi na połowę. Wagi twojej, czy tam 2/3. No, no, połowę. To nie można się bać, nie? No kwestia, żebyś wiedział, no ale jak twoja koleżanka tam śpi na tym hamaku, no to raczej to działa, więc tam pewnie ma dobre węzły na końcach. Bo może jakbyś, wiesz, pierwszy raz wiązał i nie wiedział, jak węzeł zrobić tam coś, no to jeszcze może się ładnie, ale... Po jaskiniach chodzi, to wiesz. No ale z czym tutaj się ryzykuje? A zwłaszcza, że masz taśmy transportowe, więc wiesz, cię wytrzymuje ileś tam ton pewnie. Dokładnie. Nacisku, nie? Całe ryzyko. Nie ma co się bać, te hamaczki to standardem 150 kg, że deklarują. Myśmy kiedyś usiedli w hamaku z innym 5 i tyle. No dobra, wypalę. Ostatnia fajka przed śmiercią. Ostatnia fajka w życiu. No ale zawsze... Znaczy wiesz, o wybierając miejsce, nie? Pod hamak. No to zawsze warto sobie rzeczywiście może na przykład popatrzeć. No bo jakieś, nie wiem, czasami wady materiału się zdarzą, nie? To wiadomo. No.
No to warto też sobie wybrać miejsce, żeby na przykład nie miał kołka chyba pod plecami. No. Gdybyś miał jakiś kołek, no to rzeczywiście jak dźwiękniesz, no to może być trochę słabo. Jeszcze zależy, które miejsce. Więc jak spadasz, to już ten, chociaż na płaskie. Szymek, masz ekstra moskitierę? Mam, ale ja ją dostałem. Miał to trzymka za tutaj. No już były zaklepane niestety. No dobra. Czekaj. No, dawaj. Może być, wiesz, dobre wideo. Zwolnione tempo mam robić? Nie. Odważnie zadem. Wow. Ej. Boże, siadłem, wytrzymało, przynajmniej na razie. Ej, elegancko. Kurwa, czemuś? A? Czy to ma lewą i prawą stronę ta moskitiera? Bo założyłem na lewą. Nie wiem w sumie. O, masz. Musiałbym to... No, rzeczywiście fajnie. Fajnie, nie? Nie zastanawiałem się nad tym, czy to ma lewą, prawą stronę. Dobra, chujowo to wygląda. I ten widok nad głową. No. A, to Szymon się tak odjebał, bo on nagrywa. Szymon, to zaznaczy, no, że to nie dla dzieci, że mogę czuć się swobodnie, lingwistycznie? Możesz, żadnego nie mam filmu, w którym byłby zaznaczony wcześniej dla dzieci, a sam... Zresztą jak koledzy z pracy wiedzą. Tak? Lubisz? Siarczyście? Lubię, co? Co będę ukrywał? Ja czasami się łapię na tym, że jestem chyba za bardzo wulgarny. Nie no, staram się, jak dzieci są na przykład, no to staram się. Nie no, z dziećmi to ja w ogóle nie ten. Już muszę być mocno zdenerwowany, żeby mi się tam, wiesz, między zębami. Ale czy kiedyś... Ja staram się wsłuchiwać w dzieci i nauczyć się czegoś nowego. Znajomi, bardzo, bardzo dobrzy przyjaciele, nie? Byłeś świadkiem na ślubie nawet byłem. No, kupę czasu, przez to, że mi się dzieci urodziły, jakoś tak nam się cały to oni troszkę starsze mają. I się kupę czasu nie widzieliśmy. Przyjechali kiedyś do nas, nie? No i coś tam się stało. Ja mówię, ale się coś tam zepsuło. A właśnie mówię, o, Szymek, jakie nowe słownictwo. Patrz, jaka pompka. Czego to? Do materaca. Nic śmiesznego oglądałeś? Ile razy? Za mało. Tam był taki gość, co taką pompką pompował kutasa, którego sobie wkładał gość do tego, ten, pazura do majtek. Pamiętasz? To też była taka sama pompka. Identyczna. Jest frajdę, chłopaki mają. Maki porozwieszali. Idziemy zobaczyć do ekipy, która będzie spała teraz w namiotach. Ja już widzę, że trochę blisko ogniska. Ja bym się tak nie rozłożył. No tutaj ktoś odważnie podchodzi. Tam ognisko, ale nie będziemy robić dużego. A tu już namiocik. Ale kto muzykę włączył, to nie wiem. Ja muszę to skomentować, nie wiem. Ja na to nie pozwalałem. Otwieraj się na nowe. Ta woda tam całkiem dziarsko płynie przez ten strumyk. No. Długa jest. Tam się całkiem... wykąpałem to po Dawajcie sekundę się. I nie było tego takiego szczotu. A ona płynie z której strony? Z tamtej tam. Ja do mycia zębów bym nie użył, ale żeby nogi umyć czy... A nie, ta sa też mi umył, ale ręce tak. Do garków to spokojnie. Garki zawsze później w tym, w ogniu, wiesz, wyczyścisz ze wszystkich bakterii. Kto to? Czy ja tu są? Kto gdzie śpi? To jest dwójka? Jurka i Romka? Nie. Nie? Ja, chłopaki. To w ogóle tak blisko ogniska sobie rozłożyłeś. No właśnie, nie za blisko. Jakie to ma znaczenie? Jakie ma znaczenie? To, że znaczy teraz może żadne rzeczywiście, ale nie ma wiatru. Tylko, że jeżeli byśmy robili ognisko troszkę większe, bo pewnie będziemy robili sobie możliwie małe, no to latające iskry to ci popalą to. No, znaczy to jest akurat Paweł namiot, ale rozumiem twoją uwagę. Masz rację,
ale tak, tak podejrzewam, jednakowo będziemy raczej małe faktycznie, nie, no, tak, nie, no bo nie, bez nie, sensu, nie no po co duże no palić? Nie, nie będziemy żeby hajcować, później nie? Go no. Gasić? No, ale no tak a no, potem jak na tym, jak tak na go nie mówię, nie, bo wiatr się zwierzę, a niech wiesz, jeden podmuch będzie tylko, nie? A niech ktoś się najebie i wskoczy, przejdzie. A to też swoją drogą, no wrócisz czasami, pienie, ktoś spadnie. No. A to ogólnie tak jak ja... Chcę rozpalać. Tak, no. To jest całkiem fajne. No owszem, metod może być dużo, nie? To metoda, która teoretycznie jest taka, no powiedzmy, bardziej stuprocentowa. To sobie zrobienie takich trzech kupek. Najpierw bierzesz dużo podpałki, czyli tak na przykład mamy brzozę. No dzisiaj no nie mamy dużo brzozy jako podpałki, mogłoby być spokojnie dwa razy więcej, no ale dzisiaj jest sucho, więc teoretycznie nie powinno być problemu. Masz podpałkę i później sobie robisz trzy kubki różne. Bierzesz sobie taki ochluścik lekki. No dzisiaj jest sucho, więc teoretycznie garść, to też mogło być trochę tego więcej, nie? No i później sobie masz taki chruścik, ja sobie osobiście daję czasami do tego chruściku takiego jeszcze troszkę większe patyczki. Później pobierzecie sobie drugą kubkę, trochę grubsze patyczki, te no, może są trochę za grube nawet, ale zobaczymy, ja to akurat sobie właśnie trochę lubię sobie trochę mieszać. No i trzecia kubka, to jeszcze grubsze patyczki, nie? No i teoretycznie jak to odpalicie, jak trzecia kubka się zapali, to macie ognisko utrzymane. No kwestia tylko, żeby to później utrzymać. No więc wiadomo, im warunki są gorsze, czyli im jest bardziej mokro. Na przykład kiedyś musiałem przez godzinę praktycznie przynosić cały czas jakieś tam patyki i dokładać, żeby mi się w ogóle żar zrobił. Było tak wszystko mokre. No a później jak już takie coś się zapali, no to już można sobie coś tam większego położyć, nie? Ale no... Ale bardzo... śniwu jest mniej niż popas, to wtedy tak, sporo się... No, więc... Mądrze gadasz, ja mam tylko jedną uwagę. Bo powiedziałeś, że mieszasz, ja nie mieszam. No jeszcze się okaże. No, no i ogólnie lepiej jest i no teraz powiedzmy nawet jak nie odpalimy sobie ogniska, nie? To, no to nam się nic nie stanie, tak? Ale w warunkach powiedzmy tak jak masz mokre i nie wiem, zależy ci na tym, żeby odpalić ogień, bo jesteś trochę w dupie, to znacznie lepiej jest poświęcić więcej czasu na dobre przygotowanie tego wszystkiego niż później to spierdolić, bo weźmiesz sobie, powiedzmy zabiera sobie, nie wiem, taką kubkę, nie, jak będzie mokro i zaczniesz to odpalać i to spieprzysz i masz na przykład, nie wiem, pół godziny, godzinę czasami może, nie, zależy jakie masz warunki, no i masz plecy, więc lepiej sobie jeszcze dozbierać to i sobie zapewnić trochę zapasu niż odpalić i zmarnować, nie? Ty to masz jakiś zestaw survivalowy czy co? Nie przeszkadza to? Nie, właśnie nie. To właśnie jest spadochron. To jest właśnie dużo bardziej wygodne dla mnie przynajmniej niż nerka. Używałem jakiejś nerki, ogólnie on spoko, nerka fajna, no ale raz, że musisz, żeby coś znaleźć, to musisz tu się wychylać. A dwa, że jak nosisz plecak, to z pasem biodrowym, to jednak nerka troszkę czasami przeszkadza. Jak będzie ten podmuch ogniska, to że go zwieje, to musi potem wylądować, nie? A przesiadłem się właśnie jakiś czas temu na to i to jest bardzo wygodne dla mnie. Gdzie harcerski sposób? Czyli benzyną? No nie, no trójkącik, układasz w środku te chruścik i podpalasz, leci. No, no, właśnie, bez no zabawy, właśnie... jakieś łamanie i tak dalej, no po co? No i właśnie, ja bym o taki przyjrzał. A tu są jeszcze, to tego nie używamy? Co? Użyjmy. Dawaj. Ale co masz? Chruszcz. No może tam jest, tak. Tam jest, są takie bardzo drobne i troszeczkę grubsze. Marcin, no już. Znaczy ja wam mówię metodę, która jak byłem na kurcie... Tak szur do środka. Tak, to połóż tutaj, że nie jestem tak. Znaczy to jest metoda, którą ja poznałem na kursie survivalowym i którą ogólnie bardzo dużo osób stosuje. Czyli jest skuteczna. Poleca. No tak. No bo, czyli owszem, trzeba byłoby pójść generalnie do lasu, sprawdzić różne metody i stwierdzić jakby organoleptycznie, która metoda jest najlepsza. I tak 20 razy. Aż dojdziesz do doskonałości. Wiesz, no metody, ale skoro inni polecają, to znaczy, że inni przeszli ten proces. I to akurat byłem na szkoleniu osób, które naprawdę są, wiesz, takie karpagany, można powiedzieć, nie? Więc to, no to nie jest sobie tak z dupy wzięte, bo to jest już przetestowane przez ileś tam 10 czy 100 osób pewnie, albo jeszcze tam więcej, tak?
Wiesz, jak masz dobre warunki, jak masz na przykład, nie wiem, masz, przyniesz sobie papieru, przyniesz sobie taką podpałkę grillową czy coś, to ty nie musisz się skupiać na tym, jak odpalić ognisko, bo odpalisz tak naprawdę od wszystkiego. Ja na przykład zazwyczaj mam ze sobą, dzisiaj też mam, taki podgrzewacz, tą świeczkę taką. I na przykład wtedy, jak byłem w górach, gdzie było tak mokro, no to taka świeczka mi uratowała dupę, bo cały czas miałem podtrzymany ogień, nie? Ono cały czas się paliło, więc gdzieś tam sobie to odrobinę podgrzewało, nie? No a na przykład dlaczego jest takie coś? Na tym sobie można odpalać ogień. Chodzi o to, żeby sobie zrobić pokład, w którym będziesz miał dostęp powietrza od spodu. Ja to znam z kominka. No właśnie, na ziemi można też i w wielu przypadkach to w sytuacjach zadziała. No, i to powiem ci, że wentylacja od dołu to jest kluczowa sprawa. Tak, tak. Ale jak chcesz właśnie coś robić, no bo... Może tak, dlaczego my teraz, wiesz, tracisz czas i się tak bawię? Mamy podpałkę grillową, mamy wszystko, nie? Kurde. Ale to jest zabawa też na tym. No tak, no dobra, po pierwsze zabawa, możemy się coś nauczyć. No. Ale właśnie sobie to ćwiczysz. Bo jeżeli ty sobie takie rzeczy będziesz z tym obyty w warunkach dobrych i będziesz to miał w małym paluszki, będziesz to robił z zamkniętymi oczami. To w trudnych. Nie będziesz się nad tym zastanawiał. Tak. Zrobisz to samo, tak? I sobie stokroć łatwiej poradzisz, niż miałbyś się zastanawiać, ej, co ja mam teraz zrobić, nie? Czy ja mam podpałkę? Nie mam podpałki, to co ja mam tam podpalić, nie? Tak naprawdę. Ale ja będę miał podpałkę. No a poza tym, ogólnie to się zawsze powtarza. Jak masz sytuację tak zwaną survivalową, zagrożenie życia, to się nie patrzysz, czy ty masz podpałkę, czy nie. Tylko jeżeli chodzi o twoje przeżycie, to wykorzystujesz to, co możesz. Czyli dzwoni po 112. No owszem, no to jest pierwsze, tak. Ale jeżeli potrzebujesz sobie odpalić ogień, nie wiem, nie masz czego, a masz na przykład skarpetki, to bierzesz skarpetkę podpalasz. Tak, tak. I tak też można robić, nie? No jak to jest, wiesz? Tak naprawdę mogą być takie sytuacje, że twoje życie zależy od tej podpalonej skarpetki. No tak, no właśnie o to chodzi, nie? Bo wiesz, no my teraz się bawimy, więc się można bawić tu w patyczki i tak dalej. A jak chcesz sobie na przykład w jakichś trudniejszych warunkach poćwiczyć, no to warto się wybrać sobie po deszczu na przykład, dużym czy po kilku dniach, wybrać się do lasu, spróbować sobie ognisko odpalić, takie małe chociażby, nie? Żeby ono się tylko zapaliło, żebyś wiedział, że już masz żar i go utrzymasz, nie? Żeby wiedzieć, co zrobić, żeby to się stało. Kiedyś z grybą lecieć takie, wiesz, takie zdjęcie fajne, jak nam na nowy rok. Romek, masz prawo cały rok to wypominać. Masz prawo, że niosłeś koledze 6, kurde, 3 litry browara. To jest naprawdę, oni naprawdę muszą tam się lubić. Plus 1,5 litra wody. Nie, to nie. Wyrysuję. O! Nagrałeś to? Ty, patrz. Jeszcze raz, zgaś. Nie da się, Krzysiu. Ty, kurde. No ale trzeba mieć taki specjalny spadochron. Rysik, super. Rysik, wszystko jest specjalne. Pod kolanem masz... Chcemy, można było takie obawy zrobić. Przekonał mamy ptaka, żeby odpuściła. Chciałem, żeby jeszcze nie wyobrażał, tak? No to bym oszczędzał sobie. W ramieniu to jest suche, to ono się zrobi momentalnie. Jakiś pożytek się zje, tak? A Marcin od razu z grubej rury, słuchaj. No. Dawać? Nie. Kurwa, dobrze, że opon nie ma. Kurwa, żałuję. No są. No ej. To później będzie palone, jak popijemy. Ja muszę wrócić do domu. Na początek weźmiemy tą zapasową. Bo masz taką, nie? Można wrócić.
Nie, to będą normalne skół. Albo nie, jak normalnie dzieci jeździcie, to też takie rzeczy kupujecie? Rzadko bardzo. Znaczy hamburger, no, lubię, bo to jest ogólnie szybko można zrobić i można wziąć małe rzeczy, bo tam warzywka jakieś coś zresztą nie biorę, nie? Tylko mięso i ser. I wiesz, bo to jest syte bardzo wtedy, ten, ale nie musisz się dużo nanosić. Teraz turbo. No, ale tak, żeby jakieś warzywka coś, to bardzo rzadko. Tak, tak na bogato aż. No i dzień dobry. Mamy już drugi dzień. Super noska, cieplutko. Zero wiatru. W ogóle nic, ani odrobina się nie kręciła. No, 7 rano, także w miarę wcześnie. Idziemy zaraz jakąś kawkę zrobić, śniadanko. Posiedzimy i dzisiaj jeszcze sobie gdzieś przejdziemy się. Krótki spacerek na 10 km zaplanowany. I dopiero do domu. Tak. Dalej też nawet jest taki jeszcze jeden zalewik jak tutaj. Nie, żeby ona jakoś się tam rozrastała, to nie. No taki wąwozik mały zrobiła. Tam to musiałby być. Tak, na razie idziemy wzdłuż rzeki. Gdzie? Tam po lewej stronie. Tylko dużo. O, spora była. Wieża widokowa ponoć, ale wieża zamknięta. Można sobie ją otworzyć, jakby się napisało do nadleśnictwa. Jakby pozwolili, to by otworzyli. A wieża została wybudowana w 1850 roku przez pana jakiegoś, którego imienia nazwiska nie powtórzę, bo nie pamiętam. Ale pan był myśliwym. I właśnie tutaj po połowach sobie robili ucztę.
godzinka drogi do tego, do Śniska. Ostatnia prosta, parę metrów samochodu nam zostało. O, także rewelacyjny wypadzik. Chłopaki zadowoleni. Już niektórzy zadeklarowali, że będą się przesiadać na hamak i to zmieni ich sposób podróżowania na rowerach na przykład. Także świetnie, bardzo fajnie. Dzisiaj jeszcze sobie pochodziliśmy. Ognisko ładnie zgaszone, oczywiście wcześniej patrzyliśmy też, czy nie ma zagrożenia pożarowego. Także wszystko tak jak się należy. A i nawet chłopaki sami zabrali śmieci z wiaty, które tam zostały. No nie wszystkie, było tego naprawdę dużo, jakieś parowy to pozostawiały. Także chociaż troszkę porządku więcej się zrobiło po naszej wizycie. Także dzięki i widzimy się kolejnym razem. Na razie.